Filmy dokumentalne Andrzeja Munka. Tak by brzmiało hasło w jakimś podręczniku, w leksykonie. Tymczasem powinno brzmieć odwrotnie. Andrzeja Munka, filmy dokumentalne. Twórczość dokumentalna Munka to jest taki bardzo ważny, powojenny, wczesny rozdział historii polskiego dokumentu. W naszym filmie o Munku znajdą się oczywiście socrealistyczne dokumenty tego filmowca, ale Państwo w nich właśnie, w tej konwencji, na pewno odkryją rzeczy, których w innych filmach socrealistycznych, dokumentalnych nie ma. Po prostu dlatego, że Munk w każdym z nich zdołał osiągnąć maksimum własnych obserwacji, własnego punktu widzenia i uwaga, oddania tego, co było jego własnym życiowym doświadczeniem. Kolejarskie słowo, rok 53. To jest rok, dodam, w którym umarł Stalin. Ale coś jest ważniejsze. 53, czyli jest 8 lat po wojnie. Parowozownia w Tarnowskich Górach jak codziennie przygotowuje dziesiątki parowozów do dalekiej drogi. Powiozą stal dla Warszawy, węgiel dla Lodzi, blachę dla Gdańska. Dzisiejszy transport koksu do Szczecina poprowadzi maszynista Jan Szamot ze swym pomocnikiem Feliksem Kucharskim. Maszyna jak człowiek wymaga serca, troski, dbałości. Wodomierz, serce parowozu. Bez wody jak bez krwi ustanie. Klasyczna taka etykietka, którą się przykleja do tego filmu, brzmi tak, że to była odnowa formuły socrealizmu. Nie ma drugiego filmowca dokumentalisty w Polsce, który w tak skrajnie złych warunkach ideologicznych osiągnąłby aż tyle. Munk wywalczył dla siebie maksimum wolności twórczej, które było w tamtych skrajnie niekorzystnych warunkach możliwe. Gotowy do drogi. Pojedzie setki kilometrów, pociągnie setki ton. Na naszym parowozie list gwarancyjny. Honorowe przyrzeczenie. Honorowe kolejarskie słowo. Pracownicy parowozowni Karsznice i obsada parowozu zobowiązują się zapewnić wzorowy stan parowozu, nie dopuścić do zepsucia w drodze lub opóźnienia. List gwarancyjny będzie miał cały nasz pociąg. Zaloga Tarnowskich Gór kompletuje skład. Ustawiacz Tuteja też złoży na liście swoje kolejarskie słowo. Ludzie sami, bez żadnej propagandy, doskonale wiedzieli, że muszą odbudować swój kraj, ponieważ był zrujnowany. Pracowali, ponieważ czuli się odpowiedzialni za siebie, za kraj, za to, co robią. Mogę wytłumaczyć to jego zamiłowanie do filmów o kolei i tę jego znakomitą znajomość świata kolei tym, że on ten świat znał z własnego doświadczenia, ponieważ całą okupację przepracował, jak to się mówi, na torach. Był kimś, kto w świecie kolei orientował się znakomicie. Ten świat nie miał dla niego tajemnic. I to w jego filmach bardzo silnie daje o sobie znać. Warto by może powiedzieć o kolejarskim słowie jako o rodzaju poematu dokumentalnego z czasów socrealizmu. Gdyby tak spojrzeć na ten film,
wówczas da się również wywołać tradycję, da się wywołać klasykę filmową i to nie naszą, w łódzkiej szkole filmowej, na półce, ale przede wszystkim na ekranie dla studentów istniał i funkcjonował słynny, klasyczny dokument przedwojenny, zrealizowany przez dwóch Brytyjczyków, przez Wrighta i Watta, film zatytułowany Nocna Poczta. To jest ten film z wierszem Odena na ścieżce dźwiękowej, który wprawiał w zachwyt ludzi nie tylko kochających dokument, ale w ogóle kino na całym świecie. I zafascynowany tym filmem Munch w pewnym sensie postanowił przenieść, nie imitując tamtej konstrukcji, postanowił przenieść tamto doświadczenie w polski świat pierwszej połowy lat 50. Poza tym pierwszym filmem Koliarskie Słowo warto wymienić również film Gwiazdy muszą płonąć, który z kolei mówił o górnictwie, o jakby wykonaniu planu rzeczywiście wydobycia węgla, ale film rozpoczynał się, jak żaden z tych filmów wówczas powstających, od klęski, od tego, że właśnie nie wykonano planu, że plan został wykonany w 98,2%, wobec tego, co jest tym 1,8%. To było tematem tego filmu. Trzeba tam iść i zobaczyć. W Zagórzu wybierano węgiel od 150 lat. Najstarsze pokłady są znane tylko ze starych planów i sztychów. Czy tam nie pozostał węgiel? Lepiej będzie tam wlić starą sztolnię. Ale czy to pójdzie? Czy wolno nam ludzi narażać? Wezmę ratowników i pójdę tam. Znał kopalnie i region górnośląski. To dlatego w filmach z tamtego regionu, które nakręcił, wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest niezwykle konkretne. Również zaprzyjaźniony z górnikami, z ludźmi, z kopalń, był kimś, kto się świetnie w tym świecie i w tym środowisku orientował. Można by powiedzieć tak, że Munch jako dokumentalista był kimś, kto nigdy nie unikał inscenizacji, ale jednocześnie trzymał ten pierwiastek inscenizacji w ryzach na tyle, że mieliśmy jednak do czynienia zawsze z odwołaniem do autentycznej rzeczywistości, którą albo rekonstruował, albo dramatyzował, albo fabularyzował, ale była to jednak rzeczywistość, co do której widz miał pewność, że istnieje. Jest jeszcze 4 metry węgla. W całym Szukmanie jest jeszcze 4 metry węgla. Chłopy, wiecie co to znaczy? To znaczy, Zagórze ma znów węgiel. To drugie narodziny naszej najstarszej kopalni. Często powracają w filmach Muncha góry, także w filmach dokumentalnych. Zwróćmy uwagę, że i tutaj i znakomicie orientował się w tym, co jest pod Halem, pod Tatrzem, środowiskiem zakopiańskim
I nie miał z tym żadnych problemów, zupełnie odwrotnie. Był kimś, kogo sami górale uważali za swojego, ponieważ koniec okupacji to był właśnie taki okres, w którym Munk ukrywał się w górach, tam pracował i zdołał znakomicie poznać to środowisko. Mówił jak góral i potrafił myśleć jak góral, w związku z tym w jego dokumentach to wszystko, co obserwujemy, jest oparte na konkretnej znajomości świata, o którym on opowiada. Pod koniec grudnia Cholesza jak zwykle stał na warcie. Wyglądało na to, że Niemcy na dobre instalowali się w dolinie. Zakładali placówkę na przeciwległym zboczu. Od tego dnia zostaliśmy odcięci od świata. Ogień można było palić tylko nocą. Każdego dnia mógł nas odkryć byle przypadkowy patrol. Byliśmy bezradni. Mogliśmy tylko czekać pomocy. Tylko czekać. W tym filmie już umieścił dużo więcej elementów fabularnych. No przede wszystkim sam temat, którym było ratowanie przez funkcjonariuszy GOPR-u zakopiańskiego partyzanckiego szpitala słowackiego po słowackiej stronie. Wobec tego trzeba było wszystko rekonstruować. No a rekonstrukcja, choćby pozbawiona wątków, nie wiem, emocjonalnych, głosnych, no jest już jednak rekonstrukcją. Główna idea i zasada konstrukcji tego filmu opierała się na takim marzeniu reżyserskim Munka, żeby film dokumentalny był do tego stopnia dramatyczny, żeby udało się włączyć widza, wprowadzić go w środek dziejącej się akcji i uczynić kimś, kto jest bardzo aktywnym, tak jak w reportażu, jest bardzo aktywnym świadkiem uczestniczącym w filmowych wydarzeniach. Dokumentalizm tych filmów wcale nie jest taki stuprocentowo pewny. Zresztą sam reżyser mówił o tym zupełnie jednoznacznie w takiej znalezionej książce, to Biały Kruk, wydana w roku 62. Andrzej Munk powiedział tak: patrząc na swoje filmy dokumentalne, dochodzę do wniosku, że żaden nie odpowiadał tym kryteriom. Dokumentalne były tylko rekwizyty i fakty. Reszta była inscenizacją. Jesteśmy w takich obszarach, jak gdyby społecznych. To jest Munk socjalista. Ale potem mamy rok 55 i powstaje niedzielny poranek.
Rower jest bardzo wygodnym środkiem komunikacji. Przede wszystkim zawsze ma się miejsce siedzące zapewnione, tak zresztą jak i w autobusie. No, drobnostka, trzeba tylko wsiąść na końcowym przystanku rano i w niedzielę. Młody człowiek, jak widzimy, nie może znieść, żeby kobieta w jego towarzystwie nudziła się. Inny młody człowiek nie może znieść, żeby kobieta nie w jego towarzystwie bawiła się. Czyli ich dwóch, ona jedna i autobus też jeden. No i właśnie przez te uśmiechy kierowca robi wszystko, ażeby w trosce o zwiększenie przelotowości trasy skrócić temu pasażerowi czas jazdy. Panie szanowny, wolnego przecież przejściu nie wolno stać. Nie ma się o co obrażać. Niedzielny poranek był filmem przygotowanym specjalnie na Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, odbywający się w Warszawie w 1955 roku i w konkursie tego festiwalu zdobył nagrodę. 1955 rok był rokiem wielkiej nadziei na wielką zmianę. Jak to z kolei Andrzej Wajda określa, sfotografowało w tym filmie ta wewnętrzna treść. Jedziemy sobie autobusem, bo jest niedziela, poranek. Wyglądamy przez okno, widzimy miasto. Jakieś normalne życie. Kontroler? Tak, kontroler, no to co? Mała narada robocza i młode kadry nie wytrzymują nerwowo. Rozdział specjalny zatytułowany Kobieta w okularach w poszukiwaniu biletu. Ale przecież miała bilet. Panie kontrolerze, no widzieliśmy wszyscy. Jabłko jest, nici są, Teatr Wielki też jest. Jest bilecik, jest. Okazuje się, że kobieta jest bezradna, jeżeli nie ma przy sobie kontrolera. Sam Munk powiedział, że to jest ani dokument, ani fabuła, podobnie jak o następnym, o spacerku staromiejskim, że to są po prostu małe formy. To znaczy coś pomiędzy dokumentem, pomiędzy fabułą, do której w istocie oczywiście on już zmierza. Ostatni jego film dokumentalny, który zrobił już pomiędzy swoimi filmami fabularnymi, Spacerek staromiejski, ponieważ właśnie jesteśmy tu na Starym Mieście Warszawskim, to powiem, że to była taka jego, ponieważ mieszkał tutaj, na Nowym Mieście, była to taka jego rozrywka wizualna, do której zaangażował 7- czy 8-letnią dziewczynkę, córkę zresztą pisarza, Juliana Przybosia, która oprowadzała nas po pięknie tego odbudowanego Starego Miasta. Wcale nie chciał być filmowcem. Filmowcem został poniekąd przez przypadek. Naprawdę całe życie chciał być dyrygentem, być może kompozytorem. Ale to z kolei myślę, że podpowie Państwu, jak bardzo ważne w jego filmach było w każdym z nich użycie dźwięku, także w filmach dokumentalnych. Thank you.
doskonale wiedział, jak należy się posłużyć dźwiękiem i efektem dźwiękowym w formie czegoś, co można by nazwać około muzycznym efektem filmowym. Myślał dźwiękiem równie precyzyjnie, jak myślał obrazem wizualnym. Ogląda się te filmy sprzed ponad półwiecza z wielkim zainteresowaniem dla ich roboty filmowej. Przypadek Munka jest dla nas fascynujący jeszcze z innego powodu. Mianowicie jego artystyczna biografia, jego kariera reżyserska doskonale ilustruje pewną zasadę, która obowiązywała kiedyś w polskiej sztuce filmowej. Tą zasadą było to, że filmowiec startuje, zaczyna od filmu dokumentalnego, w filmie dokumentalnym zdobywa ostrogi, staje się kimś, kto opanowuje rzemiosło filmowe właśnie na gruncie dokumentu i potem dopiero przechodzi do fabuły. To była reguła, która sprawiała, że ktoś, kto realizował swój pierwszy film fabularny, był już kimś niewątpliwie naznaczonym szacunkiem do rzeczywistości, o której opowiada. Pozostały po nim nie tylko filmy, które stworzył, ale i te robocze zdjęcia przedstawiające go przy pracy. Wtedy realizował Błękitny Krzyż. Potem była Eroika, Człowiek na torze, Zezowate szczęście. Dorobek krótkiego życia Andrzeja Munka jest niewielki ilościowo, ale stanowi w naszej sztuce filmowej całą epokę. Sięgał do najtrudniejszych tematów. Nie bał się polemiki z najświętszymi legendami narodowymi. Reprezentował intelektualną precyzję, jasność i wspaniałe poczucie humoru. Potrafił zjednać dla swych koncepcji artystycznych pisarzy i aktorów, z którymi współpracował, choć był niezmiernie wymagający i bezkompromisowy jako reżyser, jako artysta. Właśnie oczekiwaliśmy nowego filmu Andrzeja Munka. Zdjęcia do Pasażerki dobiegały już końca. W projekcie były dalsze filmy. Scenariusze czekały na realizację.